dobry. To ostatnie nasze spotkanie taneczne w internecie chciałabym poświęcić tym osobom, które chciałyby tańczyć, ale się wstydzą, bądź też uważają, że nie potrafią i na jakichś imprezach tanecznych podpierają ściany, zazdroszcząc innym. Bardzo chciałabym, żeby to się zmieniło i chciałabym pokazać Wam, że bardzo niewiele potrzeba do tego, abyśmy się świetnie bawili tańcem na każdej imprezie. Tańczyć można nawet w miejscu. Popatrzcie i róbcie ze mną. Dodajemy ruchy ramion, klatki, głowy. I możemy przystępować z nogi na nogę. Po jednym kroku. Zrobić obrót. Krok do startu. Przyjdźcie. Ten ruch w kolanach powoduje, że ten nasz taniec jest bardziej dynamiczny, niż gdybyśmy postawili nogi płasko. Można dwa kroki zrobić w jedną stronę i wrócić. O jednym i dwa. Można zrobić dwa kroki, wrócić obrotem. Dwa kroki, wrócić obrotem. Krok, skrzyżować nogę na pięcie. Tym krokiem możemy wracać, tańczyć do każdego kierunku. Przód, w tył. Bok. Zachęcam do tańczenia w domu, może przy lustrze. A za chwilę przechodzimy do sytuacji drugiej. Przed chwilą mogliśmy wyobrazić sobie, że jesteśmy w bardzo zatłoczonej dyskotece albo na bardzo tłocznej imprezie i wystarczy nam bardzo niewiele miejsca, aby zrobić wrażenie na pozostałych osobach. Teraz przechodzimy do sytuacji drugiej, która może Was napaść, Was zaskoczyć podczas takich imprez, czyli taniec w parach. Albo też, jeżeli nie mamy pary, nie musimy wcale podpierać ścian, znając kroki, możemy tańczyć osobno w rytm muzyki, która aktualnie gra. Takim tańcem, który wybrałam, to są kroki walca, ponieważ on sprawdza, te kroki sprawdzają się i przy wolnych melodiach, i walca angielskiego, walca wiedeńskiego, czyli na weselach, na balach. Czy też na
ludowych na przykład, bo Kujawiak też ma podobne kroki. Dlatego teraz zapraszam Was do nauki tych kroków walcowych, ale też kujawiakowych, ale do muzyki Kujawiaka, ponieważ jest ona wolniejsza i łatwiej nam będzie się uczyć. Do przodu i do tyłu, zaczynając od prawej nogi w przód. Krok do przodu, drugi krok w miejscu, dostawiamy nogę i trzeci w miejscu. Zwolniliśmy nogę lewą i ta idzie do tyłu. Krok do tyłu, dwa kroki w miejscu. Przód, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Te kroki możemy robić również, możemy zrobić do boku. Krok do boku, dwa w miejscu. Do boku, dwa w miejscu. I spróbujmy z muzyką. Raz, trzy. Raz, 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 bok. W walcu są bardzo płynne, unosimy się do góry i opadamy w dół. I teraz zrobimy te unoszenia, ja tylko zmienię muzykę na troszeczkę wolniejszą. Wchodzimy do góry, na trzeci opadamy. Raz, na palce opaść. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To samo do boku. Raz. I spróbujemy rytm muzyki. Raz. Możemy też tym kroczkiem się zwracać w jedną stronę, wracać, cały czas nie zmieniając nóg. Można wykonać cały obrót. Drugi krok, trzeci, czwarty. I do przodu, do tyłu przedzielić ten obrót. Możemy zapracować bardziej korpusem, głową i zrobić obrót w czterech krokach. Pierwszy, drugi, trzeci i jeszcze raz na boki. Możemy oczywiście tańczyć w parze i podczas kiedy osoba, partner stawia krok prawą nogą do przodu, wtedy partnerka lewą do tyłu i cała para przesuwa się w przód i w tył lub krąży po linii koła albo wokół siebie. Ten krok możemy również wykorzystać podczas takich wspólnych tańców, czyli nie w parach, a zespołowo. Łapiemy się na przykład za ręce w kole i wykonujemy kroki w kole do przodu, do tyłu, unosząc ręce lub opuszczając. To samo można zrobić w naszym kółku do boku,
lub też, trzymając się za ręce, przesuwać się krokiem walca po kółeczku. Może być też prowadzenie węża. Czyli jedna osoba za drugą i idziemy naszym walcem po całej sali. I mam jeszcze jedną propozycję do zakończenia. Będzie to polka. Jeśli chodzi o polkę, są to kroki skoczne. Fajnie tańczyć w parze, ale również możemy tańczyć osobno. Albo też, tak jak przed chwilą, tańczyliśmy po kole z innymi osobami. Kroki polki możemy wykorzystać nie tylko w tańcu ludowym, ponieważ inne piosenki skomponowane na 2/4 też podczas tańca w tych piosenkach można wykorzystać kroki polki. Często też teraz zdarza się i bardzo modne jest, że zespoły takie popowe, których słuchamy w radio, wykorzystują elementy ludowe, folkowe i wtedy zabawa przy takiej muzyce też może być bardzo miła. Połóżmy ręce na biodra. Kroki zwykłego zwału takiego, kroki dostawiane. Powiedzmy, że zrobimy ich 3 na 4, zeskoczymy. Kroki dostawiane. I zatrzymujemy się, zeskakujemy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Spróbujmy wtedy. Teraz, te kroki możemy zrobić nie tylko po jednej linii. Możemy przesuwać się do rogu w sali, tam gdzie mamy miejsce na parkiecie. Uwaga! Zaczęliśmy od kroków po 4. Spróbujmy sobie zrobić, skrócić ten krok. Czyli robimy 1 i 2 jedną nogą, 1 i 2 drugą. Tutaj nie ma dostawienia nóg. 1 i 2, 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 1 i 2. Ten krok na 2 możemy łączyć z krokiem na 4. Czyli zrobimy 1 i 2, drugi i na 4. 1, 2 i zeskok. Jeden krok podwójny. Drugi i 4. 1, 2, 3, 4. Wyobraźmy sobie, że mamy partnera i doskonale ten zestaw kroków sprawdzi się również w parze. Czyli mamy jakieś trzymanie w parze i robimy. Jedna polka, druga polka, 4. 1, 2, 3, 4. Jedna polka, druga polka, 1, 2, 3, 4. Spróbujmy z muzyką. Uwaga. 1, 2, 3 i 1 i 2, 1 i 2, 1, 2, 3, 1 i 2. Czterema krokami polki, po których by
był trzema krokami Polki, po którym był zeskok. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaczynamy drugą nogą. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Spróbujmy ten element z muzyką. Może też poćwiczenia z partnerem, ale bawić i tańczyć możemy się również sami. Oczywiście lepiej mieć partnera, ale nie stoimy pod ścianą, bawmy się, korzystajmy z tego, że taniec daje wiele radości, wiele satysfakcji i tego Wam życzę. Do zobaczenia!